serdecznie. Młodzież na czele z krzyżem, ze znakiem parafii i owoce, które niosą przedstawiciele parafii Zarnowo i będą składane w darze podczas ofiarowania, podczas mszy świętej. Podziwiamy te piękne wieńce. Witamy bardzo serdecznie księdza proboszcza, pana Wojtka, organistę, dyrektora szkoły, naszego akolitę i tak dalej. To jest człowiek pełen poświęcenia. Witamy wszystkich pielgrzymów. Jak się szło? Super! Pewnie! Pięknie, pięknie się szło. Jeśli szliście w tak zwartym szeregu, to najlepiej. Zapraszamy, pokończcie się Matce Bożej. Już tutaj mam wszystkie informacje, 142 pielgrzymów. Ksiądz proboszcz z panem organistą radzili was intencje jako podziękowanie za wszystkie łaski. Modlimy się za was w każdą środę na nowennie, polecając wasze intencje, polecając wasze prośby, tudzież dziękczynienie. Kochani, wpisujecie się w tę wielką rzeszę ludzi, którzy tu na tym świętym miejscu oddają cześć Matce Bożej od momentu pojawienia się obrazu i pierwszych cudów, które miały miejsce w 1706 roku. To zobaczcie, już ponad 300 lat tutaj przybywają pielgrzymi. Pociesz nas i poratuj, każdy w trudnym czasie nad Gorzu Rowiska opiekunko nasza. Słuchaj, jak cię lud wierny pokornie uprasza. Przybył obraz do naszego sanktuarium. Witamy bardzo serdecznie księdza prefekta, zmęczonego, ale pełnego radości. Wejdźcie, pokłońcie się Matce Bożej przed cudownym obrazem. Złóżcie swoje prośby. Witamy pana mistrza w ceremonii, pana kościelnego i pozostałych. Dobrze, co? Super. Dobrze, super.
dlatego jestem pełen uznania dla pracy księdza Pana Michalika, co są mówię. I dla parafii Lubomirza, bo sami burmistrzowie zrobili księżek, żeby mieć wsparcie parafii. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie witamy. Zobaczcie, jakie piękne flagi mają. No, ponad 390 osób. Ponad 10 metrów przeszło. Parafia świętego Andrzeja Apostoła, witamy Matki Bożej Różańcowej. Witamy bardzo serdecznie. Ojca Przewodnicząca, bardzo serdecznie. I księdza kanonika i Tadeusza. Witamy pielgrzymów bardzo serdecznie. Boże. Moje księdze, witam bardzo serdecznie. A pukaczka? Jaki słodki, dobrze, bardzo serdecznie witamy pielgrzymów. Kochani jesteście, no. Gratulujemy wam tego pięknego kościoła i tak dużej liczby, że tylu pielgrzymów przyszło. Witam księżniczki moje. Dobrze. Chodźcie, zapraszamy was do kościoła. Co środa przedstawiamy wasze intencje Matce Bożej w nowennie tutaj w Żurominie. Wpisujecie się w ten wielki poczet pielgrzymów, którzy od 1706 roku, kiedy były pierwsze cuda, obraz słynął. O, witamy, witamy. Witamy parafię Kuszbor. Napisali mi, że 10 kilometrów mają, pewnie się 12 wcześniej. Ale zobaczcie, jacy byśmy dzięki Bożym śpiewającym. Witamy bardzo serdecznie. O, tych weteranów, ministrantów witamy. Dobrze. I księdza proboszcza, znacie go. Kuleje. Też był młody pan organista. Witamy bardzo serdecznie. O, żółwiki, kochane, to właśnie od was pochodzą. Panią profesor witamy bardzo serdecznie. Panią katechetkę. Witamy wszystkich. Zapraszamy was do naszego sanktuarium. Wpisujecie się w tę wielką rzeszę pielgrzymów, którzy od ponad 300 lat do naszego sanktuarium pielgrzymują. Siema, dobrze. Zbliża się kolejna pielgrzymka, parafia Bieżun. 13 kilometrów może być
Witamy Święta Marka! O Boże! Przymów intencja dziewczynną pokarma ze Szwecka. Piękny wieniec nam niesie młodzież, cała rodzina. Zapraszamy. Witamy w parafie Zieluń. 15-13 km dzieciaki musieli przejść. Witamy te piękne wieńce dożynkowe, młodzież. O, ta orkiestra, która tyle koncertów w swoim życiu już dała. I księdza Sławka, wicedziekana naszego bardzo serdecznie witam. Dobrze. Są pielgrzymi z Ukrainy, z Gido, razem z parafią Zieluń. Witamy ich bardzo serdecznie. I cieszymy się, że jesteście razem z nami. Ponad 100 pielgrzymów, tutaj mam napisane, podziękowanie za Światowe Dni Młodzieży, to jest ich intencja. Pielgrzymu jest księdzem proboszczem i z księdzem prefektem. Pozdrawiamy młodzież, niesie krzyż, jak to pięknie i piękny wieniec. Też młodzież niesie, Boże to szczęść Boże, szczęść Boże. Z Dębska, piękny wieniec, z Dębska, witamy orkiestrę. Poniatowe jak zawsze. O pana organistę trzeba przywitać, bo jak to by nie przywitał. Nie ma proboszcza, o! Witamy mamy, księży, dobrze. Dobrze, chodźcie. Witamy, witamy. A tu witała, żeby nie dostała mi księżnica. Szanowka po prostu. Naszą ruszę duchową witamy, Panie Kościelną, bardzo serdecznie. Że przyrzekamy, wstupujemy. To jest chwila parafii i zakończenie kościoła. To Pani to nas wszystkich próbowała. Jak ta matka zbiera wszystko, po co jest. Piórka, skrzydełka, dzieci. I prowadzi. Dobrze. Kochani, przysuniecie się. Pytają się, skąd jest młodego człowieka, on mówi z Syberii, a twoja mama jak znowu z Marsa. Witamy bardzo serdecznie księdza proboszcza, księdza Ireneusza. Witamy młodzież z Krzyżej i zapraszamy na nasz odpust, na nasz... Syberat Syberii. Dziękuję. Proszę bardzo, wchodzi Syberia do kościoła. Prowadził pielgrzymkę, intencja pielgrzymki za Światowe Dni Młodzieży. Serdecznie witamy księdza proboszcza, strażaków, młodych, ministrów. Piękny obraz niosą nasze panie. Zapraszamy was, wpisujecie się w tę wielką tradycję pielgrzymów od ponad 300 lat pielgrzymujących do naszego sanktuarium. 5 kilometrów z Kamska, pewnie i więcej. 100 pielgrzymów prowadzi ksiądz proboszcz o błogosławieństwo dla parafii i rodzin. To jest intencja pielgrzymów z Kamska. Ale ja ciebie poważnie, uśmiechnijcie się trochę księżniczki. Księgi się święty. O, witamy Panią Marię, Pana Wojciecha. Wynoście te pierwsze.
proporcje. Wielkie brawa, witamy parafię zieloną. Witamy księży z parafii zielonej, księdza proboszcza i księdza prefekta. Wielkie brawa, zmęczeni, wypoczęci. Boże, takie nie pani ści putowa jak co roku z kwiatami. Bóg zapłać, to jest podstawa i ten piękny wieniec. Ale już doszedł z zielonej na pierwszynce. Wiesujecie się, kochani, tę wielką myśbę Kielczyną, którzy od 1706 roku, kiedy cuda zaczęły się dziać w Żuromie, wiesują się, wiesujecie się. Żółwika, proszę bardzo. Żółwika, dobrze. Księże, ja to chcę sobie naczyć. Bo...
witamy parafię Dłutowo. Zbliża się pielgrzymka z Dłutowa. Gdzie się przyszło? Już się zbliżyła. Ilu tych pielgrzymów masz? Ponad 200. Piękny wieniec. Witamy w domu. A to mamy tutaj. Najdalej mieli chyba z Lipowca i dotarli. Kochani, prosimy mistrza.